Dzień dobry, witamy Państwa w programie Pod jednym dachem. Naszymi dzisiejszymi gośćmi są pani Anna i pan Ryszard. Wcześniej, przed programem, osobno nagraliśmy z nimi rozmowy, a dzisiaj są z nami pod jednym dachem. I po raz pierwszy zobaczą to, co powiedzieli o sobie i o swoim małżeństwie. Swoją żonę poznałem 10 lat temu. Było to latem w tramwaju. Jechaliśmy. No i zwróciłem uwagę na jej kapelusz. Spodobał mi się bardzo. Podszedłem do swojej żony po wyjściu z tramwaju i zapytałem ją, jak większość kobiet, które próbowałem poznać, albo mi się udawało poznać, albo nie, prawda? Takim standardowym pytaniem, czy my się już gdzieś nie poznaliśmy, prawda? Może do szkoły razem chodziliśmy, tak mi pani twarz jest znajoma. Dalej potoczyła się rozmowa. Wypiliśmy jakąś kawę wtedy. Odprowadziłem ją do domu. Umówiliśmy się na spotkanie następnego dnia. I po prostu czekałem półtorej godziny na nią. A ona przyszła, no, z uśmiechniętą twarzą i mówi, no, byłam ciekawa, czy czekasz jeszcze na mnie. Czy ma pani do tej pory ten kapelusz? Mam. Bardzo lubię ten kapelusz i w chwilach, kiedy się kłóciliśmy, chciałam mu oddać ten kapelusz po prostu swojemu mężowi, żeby skoro zakochał się w kapeluszu, niech sobie weźmie. Ale lubię ten kapelusz. Zaczęliśmy mieszkać razem. Mieszkaliśmy po jakimś czasie oczywiście. Jakieś pół roku razem. Stwierdziliśmy, że po prostu pasujemy do siebie, znaczy potrafimy jakoś wytrzymać razem. No i pobraliśmy się. Miałem 21 lat, jak urodził nam się pierwszy syn. A kiedy dowiedział się pan, że żona jest chora na stwardnienie rozsiane? Przed ślubem żona mi powiedziała. Jak również o wielu innych rzeczach, żeby go odstraszyć. Tak naprawdę to miałam wątpliwości. W związku z tym, że wiedziałam, że na swój sposób jestem w jakiś sposób no nie w pełni wartościową kobietą, skoro jestem chora. Bagatelizowałem to w jakiś sposób, nie przywiązywałem do tego wagi. W tej chwili inaczej patrzę na tą chorobę mojej żony. Ale wtedy nie miało to dla mnie żadnego znaczenia. A kiedy pan się przestraszył? Kiedy widziałem swoją żonę w depresjach na przykład. Ta choroba wiąże się, prawda, z tego typu powiązaniami. To jest w ogóle choroba podobno układu nerwowego. Więc dla nas mały problem, to dla kobiet, znaczy osób, które zapadają na tą chorobę, jest to duży problem. Uciekałem od wielu rzeczy, prawda? Nie... Ale od jakich rzeczy pan uciekał? Od obowiązków bycia mężem, bycia ojcem, prawda? Zapracowania na to wszystko. Później, gdy zaczęłam czytać na temat tej choroby, i co może grozić? Bałam się kalectwa. I zawsze boję się kalectwa, bardziej niż śmierci. Nie wiem, jak dalej potoczy się moje życie. Chciałabym móc do końca chodzić. Chodziłam po górach, byłam wysportowaną kobietą. Miałam dużo ze sportem do czynienia i nie wyobrażam sobie, żebym przestała chodzić. Nie chciałabym tego. Panie Piotrze, co to jest za choroba stwardnienie rozsiane? Stwardnienie rozsiane, czyli potocznie zwane SM, jest chorobą układu nerwowego, chorobą rozwijającą się najczęściej pomiędzy 20 a 40 rokiem życia, chorobą bardzo poważną, która prowadzi do coraz gorszego funkcjonowania intelektualnego, emocjonalnego,
wreszcie ruchowego, ze złym, jak wspomniałem, rokowaniem i stanowi bardzo duże obciążenie zarówno dla osoby chorej, no to wiadomo oczywiście, ale również stanowi niesłychane obciążenie dla otoczenia, dla najbliższych, choćby ze względu na długi czas jej trwania. Dlaczego przez tyle lat pan nie chciał być ze swoją rodziną? Może byłem za młody, nie dorosłem jeszcze wtedy do tego? Nie wiem. Wielokrotnie się zastanawiałem, ale nigdy tak naprawdę nie potrafiłem sobie odpowiedzieć na to pytanie. Czy ta sytuacja przerastała pana? Pan po prostu stchórzył? Nie wiem, czy można to tak powiedzieć, że stchórzyłem, ale być może na swój sposób dla innych osób tak to może wyglądało. Być może byłem za mało dojrzały, no, do tego, żeby założyć rodzinę. No właśnie, jak przezwyciężyć takie trudności? Tutaj takie tragiczne sytuacje, trudne sytuacje, dobrze jest, jak budzą w człowieku na tyle tego lęku i strachu, żeby nie odchodzić, ale żeby się zmobilizować do ich wspólnego przezwyciężenia. Ale to muszą obie strony chcieć. Pan się pyta o sytuację w rodzinie, więc ja zakładam, że w rodzinie są dwie osoby, mają trudną sytuację. Oczywiście w momencie, kiedy ktoś odchodzi, zrzuca całą odpowiedzialność na osobę, która zostaje ze swoim problemem i ze swoimi dziećmi. Ale tutaj osoba, która odchodzi, widocznie jeszcze się nie nauczyła, jeszcze nie zrozumiała, co to znaczy wspólna odpowiedzialność, co to znaczy być małżeństwem i co to znaczy razem wychowywać dzieci. A co było dalej w życiu pani Ani i pana Ryszarda? Popatrzmy. Ile lat panu wypadło z życia rodzinnego? 7-8. Pan się wtedy bał choroby żony i odpowiedzialności za żonę i za dziecko? Znaczy, może